Okay, how much money are we hoping for? 60,000. Oh! Is it there? Yeah, it's there. Oh, mamma mia, okay. No. Coś tam dusza piekła nie ma. Jak to się mówi? Hulaj dusza piekła nie ma. Yes. Oh, okay, here I got the donut. Look. It's a Christmas donut. And it actually, it's squishy. Squishy donut. And then I got cheese. That's the only cheese we have. Here. Tuna salad with some corn and eggs. And that dressing, which is like mustard. And the onigiri, which I just always eat. That's what we have to deal with. It's like, and you have no idea what it means. That's fine. Skończyłyśmy dzisiaj zajęcia. Jest poniedziałek. A teraz zobaczycie sklep, nazywa się Odeon. I jest tu wszystko. O, tu jest na przykład szczotka, która ma guzik. Więc pewnie coś robi. Może sama czesze. O, właśnie tutaj ludzie, słuchajcie, przychodzą. I autentyk. Hey! Kara! Hey! Are you just chilling? Strasznie głośno jest w tym sklepie. Zobaczcie, jaki dziwny odkurzacz. To jest. I teraz mamy zabawki. I jeszcze więcej rzeczy wrzeszczy. O, zabawki japońskie. Jakieś psy. A tutaj jakaś japoneczka się bawi. Proszę bardzo. Jak się uczyliśmy o jakichś tam różnych rzeczach na zajęciach, jeżeli rzeczywiście się uczyliśmy o czymś, to uczyliśmy się między innymi o tym, że kanon piękna jest tutaj inny. Dziewczyny, jak się mają siebie określić na przykład jednym słowem, to my, Western countries, określamy się jako beautiful, gorgeous, tak dalej, piękne i tra-ta-ta. A tutaj w Japonii dziewczyny określają się jako kawaii, czyli bardziej cute, śliczne i... I dlatego też tutaj wszystko jest takie kawaii. Ja nie wiem, co ja mam kupić Soni. Ale Sonia może lubi kawaii. Happy birthday. Jak znalazł na 21 urodziny. Made in China. Dzisiaj wstałam i u nas było 19 stopni. Dosłownie 19 stopni. To był po prostu hit. A w Polsce, co tam, minus jeden, pisali na minusie zero. Bardzo wam współczuję. Teraz Priya wam powie, po co do mnie przyszła i co robimy. To teraz Priya. I came because I thought we were gonna watch Victoria's Secret 2016 fashion show. But it's all because of the time difference. I know, we even had salad and we were gonna watch. Because what else can you eat with Victoria's Secret? Yeah, it's fine. Tomorrow it's okay. We have a fun day, yeah? Yes. Tuesday. Remember how I told you that yesterday was 19 degrees? And now we are walking, it's freezing cold. Literally, it's like ice cold. Ice, baby. Another thing is that we left from university and I had that juice. And so far, no bin on the street. Priya. Priya? Priya? Priya, yeah. Priya? Priya. 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 Can we come? What is it? Chikuwa. Chikuwa. Fish. Chikuwa. With cheese. Fish by. Really? It's like making a pancake with cabbage. Yeah. Yes. That's just so cool. Successful. Successful, yeah.
diet food. Diet food today, yes. Yeah. No Austin, so diet food. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. It's right. Yes, thank you. Goodbye. Bye. Dzień dobry, jest Golden Hour w Japonii. Dzisiaj chwilę będę nakręcać moim iPhone'em, ponieważ no nie wzięłam aparatu. Ile można nosić Canona? Ale jest zimno, jest w końcu zimno, ale nadal jest piękna jesień. Uwaga, Golden Hour. Tak wyglądają święta w Japonii. Tutaj oni bardzo lubią takie przyozdobione świąteczne ciasta, torty. Dzisiaj Sonia ma urodziny. Sonia, wszystkiego najlepszego, happy birthday! Dlatego idziemy razem na obiad i akcja jest taka, że kupiłyśmy dla Soni z Priją tort, który mam tutaj. Challenge życia, żebym weszła do restauracji i poprosiła, żeby przechowali ten tort w lodówce. Challenge życia dlatego, że jestem prawie pewna, że oni nie będą potrafili rozmawiać po angielsku, więc tomodachi birthday, no, good luck Zuza. I to jest nasza jedna z bardziej ulubionych miejscóweczek. Jeżeli chodzi o ciasta w Japonii, to mogę powiedzieć, że mają genialny sernik. Jak widzicie, wszystko tutaj praktycznie to jest na bazie sernika. Ale jest to dla mnie też bardzo dziwne, bo ja nie widziałam nigdzie sera. Przez ostatnie 20 minut siedziałam z rodziną, mama z dwójką dzieci, i zanim przyszło jedzenie, siedzieli i oglądali film, zaraz wam pokażę tutaj. W ogóle nie rozmawiali ze sobą, mama coś robiła na telefonie ewentualnie. A po jakimś czasie, jak przyszło jedzenie, no to zaczęli, wiadomo, jeść, coś tam rozmawiać. Bardzo szybko zjedli i wyszli. Super obiad rodzinny. Nie powiedziałam wam jeszcze, powiodła się akcja. Pan oczywiście nie mówił po angielsku, ale pokazałam zimno, pokazałam, że birthday, keki. I zrozumiał, zabrał. Mam nadzieję, że nie zabrał i nie zjadł. Zobaczymy, przekonamy się, jak będzie potrzebne. Ale jest ciężko z angielskim tutaj, naprawdę. Przyjeżdżajcie z japońskim. Are you feeling like a princess? Would you believe? Wow.